Cześć. Cześć Marianko. Cześć, witam cię serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. A ja ci bardzo dziękuję, że je przyjęłaś. Nie mogłam się doczekać, bo tak jak ci pisałam, chociaż my się nie znamy, to ja mam takie poczucie, takie trochę złudne, ale przez to, czym się dzielisz i jak opowiadasz o sobie, to mam takie wrażenie, że tę twoją historię poznałam dosyć dobrze. I że te nasze historie, o której też ci pisałam, jakoś są do siebie podobne. Dlatego to było dla mnie tak ważne, żeby móc cię poznać i dowiedzieć się, jaka jesteś w takim kontakcie jeden na jeden. I tak się zastanawiałam, jak cię przedstawić i pomyślałam, że może ty się przedstawisz i ty powiesz, kim jest dzisiaj Marianka? Jak się dzisiaj ma Marianka? Tak, Marianka dzisiaj. Dzisiaj w ogóle Marianka jest spokojna. Marianka dzisiaj jest kobietą. Marianna dzisiaj jest żoną, mamą. Marianna dzisiaj jest kobietą, która pracuje z innymi kobietami. I ogrom przyjemności mi to sprawia. Ogrom przyjemności. Marianna dzisiaj jest kobietą, która ma dużo pomysłów. Rozwój. To jest takie słowo, które jest przy mnie. Marianna dzisiaj jest kobietą, która jest przedsiębiorcą. Mam dwie firmy. Jestem w kontakcie z kobietami ze stomią. Dla nich tworzę bieliznę. To jest też o mnie, o Mariannie. Piszę, jestem autorką, jestem aktywistką, pokazuję prawdę, chcę pokazywać prawdę, staram się pokazywać prawdę. Takie, żeby to było autentyczne, żeby to było bliskie, żeby to było takie właściwe w całej takiej nieperfekcyjności, z jaką to przychodzi. To jestem ja, to jestem ja. Dziękuję ci, dużo tu wątków, ale tak jakoś zatrzymałam się na tej prawdzie, bo to zawsze jest tym, co tak najbardziej mnie interesuje i też w moich rozmowach z kobietami, ale też w ogóle w życiu. I chciałam cię zapytać, jaka jest ta prawda Marianki? Wiesz, myślę, że ona jest niepopularna. To chyba pierwsze słowo, jakie mi w ogóle przychodzi do głowy. Wychodzenie z prawdą. Niepopularna prawda. Tak, niepopularna prawda. Wychodzenie z prawdą to jest taki duży test tego, czy stoisz w swoim centrum, tego, czy stoisz w sobie, bo my jesteśmy jako społeczeństwo w wielu miejscach owici takimi kłamstwami i iluzjami, w których żyjemy. I my w nich żyjemy, my w nich funkcjonujemy, znajdujemy w nich jakąś wygodę w przedstawianiu sobie rzeczywistości czy zdarzeń w taki, a nie inny sposób, w myśleniu o tym, że my nie mamy wpływu na nic, albo że tak jak już jest, to tak już musi zostać. My mamy dużo takich iluzji, w których funkcjonujemy. I ja uwielbiam słowo odkłamywać, bo tak naprawdę wydaje mi się, że ta prawda jest tak naprawdę drogą odkłamywania siebie. My tak dochodzimy do prawdy, poprzez odkłamywanie siebie. Bo my jakby jesteśmy wrzuceni od małego i przez okoliczności jakby systemowe, rodowe i przez uwikłania, przez to, co nie wczoraj. Więc to dochodzenie do prawdy każdego z nas, ja myślę, że to jest droga odkłamywania właśnie. Ja też, jak mówisz to słowo odkłamywania, to ja też lubię używać słowa odpamiętywanie, że taka droga do siebie to jest też odpamiętywanie tego, jaka byłam, jak byłam mała, co mnie, co mi dawało siłę, w czym się czułam dobrze, w czym się czułam sobą.
i że trochę to nasze dorosłe życie też polega właśnie na takim odpamiętaniu tych kawałeczków nas, takich nienaruszonych tym właśnie jakimiś społecznymi nakazami. Więc tu też jestem bardzo blisko ciebie w tym. A wiesz, jeszcze tak myślę, bo też nie powiedziałam ci, ale zaprosiłam cię do tej rozmowy, bo mam taki pomysł na spotkania właśnie z kobietami, które w moim odczuciu są kobietami mocy. I ty jesteś dla mnie taką kobietą mocy. Ale chciałam się dowiedzieć, jak ty, po pierwsze, czym dla ciebie jest ta wewnętrzna moc? O to chciałam cię zapytać. I też cię chciałam zapytać o inne kobiety i niekoniecznie chodzi mi o nazwiska, tylko o to, czego ty szukasz w innych kobietach, żeby siebie umacniać. Bo wierzę, że my jesteśmy jakoś połączone siecią i że czerpiemy z siebie, prawda? Czym jest dla mnie moc? Moc jest dla mnie staniem w swoim centrum właśnie. Ja wiem, że ja potrafię korzystać ze swojej mocy i korzystam z niej najpiękniej, kiedy jestem głęboko skontaktowana ze sobą. I tutaj mam na myśli i takie przebłyski intuicji, które się pojawiają, czy ja tego słucham, ale i czy ja słucham swoich potrzeb, czy ja reaguję na swoje potrzeby, czy ja wiem, co ja czuję, czy ja tkwię siłą w jakiejś niewygodzie, czy tworzę dla siebie życie, które jest dla mnie komfortowe, wygodne, lekkie. Nie komfortowe i lekkie w sensie tu nie ma trudności nigdy, ale ja mam możliwość do kreacji życia, które jest w zgodzie ze mną. Więc dla mnie ta moc i to korzystanie z każdego jednego potencjału, który zawieram, to się dla mnie zawsze wydarza wtedy, kiedy ja stoję w sobie, w swoim centrum. Kiedy też nie outsourcuję zdania, opinii, siły, odwagi. Nie outsourcuję tego gdzieś na zewnątrz. Niech mi ktoś powie, niech mi ktoś doradzi, niech mi ktoś kopnie w tyłek wystarczająco mocno, żebym ja coś zrobiła. Niech mi ktoś doda skrzydeł. Tego nie ma. I tak naprawdę to jest tylko oczekiwanie, że ktoś przyjdzie. Jeżeli ja mam takie oczekiwanie, to jest jakby temat dla mnie do pracy wtedy. Więc tego nie ma. Nie outsourcuję tego. Jak tego nie outsourcuję, jestem w sobie. I wtedy ja, taka skontaktowana ze sobą, odczuwam największą moc. I ja jakby w ogóle uważam, że wtedy ta moc w ogóle się rodzi. Tam jest ta iskra tej mocy. A w kobietach zdecydowanie, wiesz, szukam autentyczności. Szukam prawdy. Szukam spójności i też takiego takiej zgody na to, że miejsce jest dla każdej i miejsce jest dla każdego. Bo to jest duży temat w dzisiejszym świecie, jeszcze w świecie social mediów to jest jeszcze większy temat. Kobiety, które widzą swoją drogę, są skupione na swojej drodze, potrafią dopingować inne kobiety. Kobiety, które są skupione na swojej drodze, potrafią stać w swojej prawdzie i znowu nie spijać prawdy z czegoś, żeby stworzyć coś swojego. Tak, to są dla mnie kobiety, które mnie inspirują. Kobiety, które stoją w swojej prawdzie, w swojej autentyczności, jakakolwiek by ona nie była. To jest zawsze inspirujące, prawda? Jest zawsze inspirująca. Tak, pięknie opowiadasz o tym, że dla każdego jest miejsce. Ja czasem sobie wyobrażam taką łąkę, wiesz, pełną kwiatów. I kiedyś zasłyszałam takie zdanie, usłyszałam, że ta łąka jest dla każdego kwiatka. To znaczy, że dla każdego z nas jest miejsce. I każdy ma swoje jakby przestrzeń do tego, żeby
żeby być, żeby działać, żeby po prostu... O? Jesteś? Tak, coś się wywaliło z internetem, tak. Wiesz? Okej. Okay. Tak, już jestem. A ja ci opowiadałam o kwiatkach. Jeszcze raz powiedz. Wiesz co, kiedyś usłyszałam takie zdanie o kwiatach na łące i tak jakoś mi się, od razu zobaczyłam ten obrazek, jak opowiadałeś, że dla każdego jest miejsce. Ja też bardzo widzę obrazami i ta łąka, na której jest tak dużo różnych kwiatów i dla każdego kwiatka jest miejsce, tak. I my sobie nie przeszkadzamy. Że ty możesz być jakim chcesz kwiatem, makiem, różą, wiesz, cokolwiek. Ja mogę być stokrotką, tak? Tak. I dla każdego tam jest miejsce. I każda z nas może właśnie kwitnąć, jak jesteśmy razem. To jest nam najpiękniej, najpiękniej tak. Wyglądamy, prawda? Tak, tak. To ja piękna metafora. Tak, ja też miałam kiedyś takie bardzo długo, miałam takie poczucie aż do tego mojego granicznego momentu, o którym ci pisałam, właśnie choroby i odejścia mojej mamy. Miałam bardzo dużo przekonań i jedno z nich to było takie, że to jakby, że z kobietami się żyje na zasadzie rywalizacji jakiejś. Dopiero kiedy właśnie moja mama odeszła i ja poczułam mocno, że ja potrzebuję innych kobiet, żeby nie żeby ją zastąpić, bo to jest niemożliwe, ale żeby przeglądać się w ich oczach, tak jak mogłam się przeglądać w oczach mamy. I wtedy dopiero odpuściłam i zrozumiałam, że ja nie muszę z nimi konkurować, tylko właśnie mogę na nie patrzeć, podziwiać i sprawdzać, co tam jest u mnie, na zasadzie takiego trochę odbicia. Tak. Więc tak, tak sobie myślę. W ogóle ten temat kobiecości jest dla mnie niesamowity, bo chyba cały czas we mnie rośnie, on się powiększa. I teraz właśnie mam pytanie do ciebie, a propos tego, to mnie bardzo mocno interesuje, kobiecość i męskość właśnie w ustawieniach. To znaczy, od razu powiem, że zastanawiam się, jak to jest, jeśli chodzi o stereotypy. To znaczy, jak jest ta kobiecość i męskość według systemu, a jak te stereotypy, którymi my nasiąknęłyśmy. Jak to mądrze zobaczyć? Tak, więc zacznę od tego stereotypy, bo tutaj za chwilę rzeczywiście może to wybrzmieć tak, że o Boże, Boże, to jest kupa stereotypów, tylko że stereotypy są o nas. Stereotypy są o nas, są o naszych wierzeniach, o naszych strachach. Och, ja będę stereotypową blondynką, stereotypową kobietą, stereotypową matką, stereotypową córką. Nieważne. Te stereotypy są o nas, one są o naszych lękach, o tym, co jest w nas. Jakie jest trudne przekonanie w nas pracujące. Więc to wszystko, co ja teraz powiem za chwilę, o tym, co systemowo, o kobiecie i o mężczyźnie. Jeżeli mamy nabudowane całe połacie przekonań na sobie, na siebie, jeżeli mamy na sobie trudne przekonania, to wszystko to, co ja powiem, to się będzie odbijało od ściany. I właśnie będzie bunt tam. Natomiast jeżeli otworzymy sobie serca i troszeczkę tę głowę odkręcimy, zostawimy na krześle obok, to istnieje duża szansa, że coś tam wpadnie, że coś się zasadzi, że jakieś ziarenko zakiełkuje. I ja zachęcam, żebyśmy sobie na to pozwolili. Systemowo kobiecość i męskość jest po pierwsze równa sobie, jest taka sama w takim sensie, że nic tu nie jest lepsze ani gorsze, to tylko my sobie dajemy jako ludzie takie przyzwolenie, żeby ocenić, czy to mężczyzna jest lepszy, czy to kobieta jest lepsza z jej jakościami. Co jest ciekawe, bo tak jak nie oceniamy dnia ani nocy, czy słońca, czy deszczu, czy lata, czy zimy, to po prostu jest jakieś. Czy yin i yang, które też zawiera różne cechy w sobie. Nie oceniamy tego, to po prostu jest jakaś całość. Tak, tą kobiecość i męskość my sobie lubimy oceniać i wartościować. Więc to jest pierwsze, co chciałabym powiedzieć, że to jest nie do jakby wartościowania. To ma równą wartość, ale
Ustawienia systemowe pięknie mówią o tym, że jeżeli kobieta stoi po lewej stronie, czyli po stronie kobiecej, mężczyzna stoi po prawej stronie, czyli po stronie męskiej, to jeżeli my znajdujemy się przy dżungli, gdzie trzeba wykarczować teren, żeby przejść, to ustawienia mówią o tym, że to mężczyzna jest tym, który trzyma tasak. I to mężczyzna jest tym, który karczuje te dżungle, przeprowadzając swoją kobietę i dzieci. Z tego względu można powiedzieć, że to mężczyzna niesie t-shirt z numerem 1 na sobie. Gdzie ta jedynka nie oznacza, ja tu mam pierwsze miejsce. Jedynka oznacza, że ty trzymasz tasak. Że ty odpowiadasz za jakieś jakości, ja odpowiada za jakieś jakości. I w ustawieniach systemowych to, co męskie, daje najpiękniej i najlżej z czakry podstawy, czyli siła, moc, witalność, stabilność, bezpieczeństwo, takie ukorzenienie, ród, to daje mężczyzna. Kobieta najpiękniej i najlżej daje do związku z czakry seksualnej, z czakry sakralnej. Kreatywność, empatia, wrażliwość, seksualność, sensualność, ciało, takie zrozumienie, takie widzenie. I tym kobieta i mężczyzna się dopełniają. Czy to jest stereotypowe? To jest w ogóle nie mnie oceniać. To, co ja widzę i czemu się przyglądam, to zupełnie inne relacje między ludźmi, zupełnie inne relacje partnerskie, kiedy partner i partnerka stają na swoich miejscach. Jakie to jest, kiedy kobieta staje w miejscu mężczyzny? Jakie to jest, kiedy mężczyzna staje w miejscu kobiety? Jakie są te relacje? Często jest tak, że dwójka partnerów w jednym czasie nie staje odwrotnie, czyli mężczyzna nie staje na miejscu kobiety, a kobieta nie staje na miejscu mężczyzny. Często jest tak, że tylko jeden z partnerów staje trochę nie na swoim miejscu, rezygnuje ze swojej roli. I bardzo często są to kobiety. Kobiety, my przez taką, a nie inną historię pokoleniową, to co mamy zapisane w pamięci komórkowej, w pamięci ciała, historię babć, prababć, które zostawały same w trakcie wojny, które dźwigały. To jest to męskie. Mężczyźni odchodzili, więc one zajmowały też przestrzeń, która wcześniej była zarezerwowana dla mężczyzny. One napalały w kominku, ładowały jedzenie na gospodarstwo, przenosiły, zanosiły, dźwigały, gotowały, wszystko. Przejmowały dwie funkcje. I to jest trochę tak, jak w każdym jednym organizmie. Jak w firmie na przykład. Jeżeli mamy 5 pracowników, jeden zostaje zwolniony, to ta czwórka musi zrobić za tych 5. Trzeba nadrobić. I tak samo nasze babcie i prababcie. Kiedy mężczyźni szli na front, kobieta jedna musiała nadrobić za 2 osoby. Więc zaczynała dźwigać. Musiała dźwigać, żeby wytrzymać, żeby przeżyć, żeby dzieciaki przeżyły, żeby życie się nie skończyło tak naprawdę. I my to w sobie mamy. I to, co w nas funkcjonuje w kobietach często, to jest właśnie ten ruch automatycznego brania na siebie. Automatycznego. Tak. I my wtedy stajemy w tej jakości męskiej i się dziwimy, że ja zmęczona, że ja się czuję niekobieco, że mi się seksu nie chce, że ja się nie czuję atrakcyjna, że nie mam siły o siebie zadbać, że to ciało się rozpada, że to ciało przybiera, że to ciało jest nie moje. Jak my nosimy za duże kilogramy na swoje gabaryty i wchodzimy w to automatycznie, a wtedy też akcja-reakcja, mężczyzna jakoś reaguje na to, co się tutaj dzieje. Więc mężczyzna się najczęściej albo odsuwa, albo się pojawiają gry, albo praca, albo alkohol, albo zdrady, albo jest misio kanapowy, ten co nic nie robi. I to jest
I to jest nakręcająca się spirala, bo to jest takie. Kobieta dźwiga, kobieta dźwiga, kobieta dźwiga. W tym jest, bo to jest też w jej pamięci, to jest ten automat, o którym ja mówię, bo ma taki program w sobie. Ona dźwiga, więc facet siada, bo może, czuje, że może, on nie jest tu potrzebny, więc ona się wpienia, że jakiego ja se chopa wzięłam, co to jest do niczego taka kluska leniwa, trzecie dziecko, czy drugie dziecko, czy duże dziecko. Więc on czuje się jeszcze bardziej wykastrowany, więc ona się jeszcze bardziej denerwuje. Jednocześnie cały czas jej się, tej kobiecie, odtwarza się i udowadnia się program na to, że mężczyźni są do niczego. Bo takie przekonanie na głębokim poziomie w niej funkcjonuje, że mężczyzny nie ma. Bo jeżeli przy babci nie było mężczyzny, przy mamie nie było mężczyzny, przy prababci nie było mężczyzny, albo był, ale go nie było, to jaki ja mam program w sobie? Nie ma przy mnie mężczyzny. Więc ja sobie szukam takiego mężczyzny, którego przy mnie nie będzie. Ja biorę na siebie tyle, że mężczyzna zaczyna się odsuwać. I my sobie w tych relacjach tkwimy, w tych zależnościach tkwimy, ale to, co działa najpiękniej i co ustawienia systemowe pokazują czarno na białym, to jest to, że kiedy my potrafimy korzystać ze swoich jakości i potencjałów przypisanych do tego, co kobiece i do tego, co męskie, tak jak noc i dzień, gdzie tego nie oceniamy, ale z tego korzystamy, z tego, co w mojej kobiecości, z tego, co w twojej męskości, wtedy my jako partnerzy widzimy się najpiękniej i tam naprawdę dużo się układa. Tam się naprawdę dużo układa. Komunikacja, seks, intymność, zdobywanie, wspólne cele, osiąganie, wychodzenie razem do więcej. Tam się dużo układa. Rozgadałam się, bo to jest ogromny temat, tak. I w skrycie też się nie da o nim powiedzieć, ale to są takie zależności. Ja słucham z zafascynowaniem i mam chyba tak, że trochę mi się włącza taka moja taki bunt mały na to, nie? Właśnie co kobiece, co męskie. Myślę też o parach jednopłciowych, jak wtedy to działa w takiej sytuacji. Czy zawsze potrzebujemy, to jest pewnie też w ogóle szeroka dyskusja, czy to yin-yang może być na zasadzie nie płci, tylko po prostu, prawda, tego pięknego dopasowania osób. I wtedy jak się rozkładają te jakości, czy jedna osoba przybiera te jakości, czy ktoś musi te cechy przejmować wtedy. To tak mi się tylko włącza, takie pytanie o to. Wiesz co, jeżeli chodzi o pary jednopłciowe, to ustawienia w ogóle jeszcze z innej strony na to patrzą. Skąd to idzie, jakie to jest. Tam często się pokazują związki karmiczne w parach jednopłciowych, często się pokazuje poronione rodzeństwo, często się pokazuje brat bliźniak albo siostra bliźniaczka. Natomiast tutaj też trzeba powiedzieć, bo ja też pracuję z osobami, które są nieheteronormatywne i też z takimi rozmawiam, takie też są w moim kręgu jakby prywatnym, przyjacielskim, bo tutaj w ogóle nie ma rozmowy na zasadzie, co jest zdrowe, co jest chore, co jest normalne, co jest nienormalne. To my tylko tym swoim takim kalkulującym umysłem staramy się sobie coś włożyć w ramkę, żeby to zrozumieć, zamiast się otworzyć na czucie. Tak. A tym są ustawienia. Co ja czuję? Bo jeżeli jesteśmy na przykład w związku jednopłciowym i mamy wszystkie deficyty pogojone, nie szukamy w partnerze, partnerce kogoś innego. I to się tyczy i związków jednopłciowych, i niejednopłciowych. Jeżeli ja tak wychodzę do związku, to nie ma znaczenia, czy to jest jednopłciowe, niejednopłciowe. Tylko to jest zawsze wewnętrzna praca do wykonania, co ja w tym związku robię. Tak. Kim ja tu jestem? Kogo ja tu szukam? Co ja tu odtwarzam? Tak, to też błędne. Jak się... Tak. Mówię o tym błędnym przekonaniu, że szukamy drugiej połówki jabłka, zamiast założyć, że ja jestem już tym jabłkiem. Tak. Prawda? Tak. Pełnym, tak. Soczystym. Tak. Ile we mnie tam jest dobrego, pięknego, słodkiego. Tak. I zapraszamy się wzajemnie do swoich światów.
Tak, to jest super, pięknie o tym opowiadasz. I dzięki też, że jakoś poruszyłyśmy ten temat właśnie par Jednopłciowych. tak, Tak. jednopłciowych. Wiesz, jakie to jest? To też tutaj jeszcze dodam jedno zdanie, bo dwa warsztaty grupowe temu, właśnie na warsztacie grupowym była kobieta, która właśnie nie heteronormatywna, lesbijka, i to, co ona po warsztacie do mnie napisała: Marianna, kompletnie się zmieniła relacja z moją kobietą. To nie jest, to nigdy nie idzie z punktu. Jeżeli ktokolwiek jakby próbuje nas naprawiać, to uciekajcie, gdzie pieprz rośnie. Tak. To nigdy nie idzie z punktu: naprawię, naprawię cię, naprawię was. Nie ma czego naprawiać w ludziach. Nie ma czego naprawiać w ludziach. Każdy nie, jest właściwy. Tak, musi się odkryć, prawda? Ale to, co się zmieniło po jej ustawieniu, to funkcjonowanie relacji. Nie preferencja, ale funkcjonowanie relacji. I tak, to jest moc. To jest magia. Tak. Ja powiem ci, że brałam udział w ustawieniach kiedyś. I to jest właśnie ta, dla mnie to była o takiej walce pomiędzy czuję, a myślę. Tak. I to było niesamowite, też właśnie dużo a propos dźwigania tam wyszło. Myślę, że wszystkie mamy podobną historię zostawionych kobiet, prawda? Więc to wszystko się pięknie pokazało, ale jest to trudne, jeżeli się jest takim... Wiesz, jeżeli masz ochotę wszystko zrozumieć. Pięknie mówisz o czuciu, o odczuwaniu, o też takiej, prawda, wrażliwości na to, co nam się pokazuje. Ale Tak. też trzeba być gotowym, prawda, że to nie jest tak, że ty uleczysz każdego, tylko on musi wierzyć i chcieć tej Chcieć, zmiany, prawda? tak. Chcieć. Czasami, i tak ostatnio miałam w Gdańsku na grupówce, 15 kobiet, akurat wtedy same kobiety były. I jedna kobieta siedziała do samego końca, czekała, czekała, nie wychodziła, nie wychodziła, nie wychodziła. I na sam koniec powiedziała: ja się pytam, to co, teraz ty? Zostałaś ostatnia. I ona mówi: wiesz co, ja dzisiaj jednak tylko siedzę. Zostanę tutaj. Tak. I to paradoksalnie jest wykonana już ogromna praca. Tak, prawda. Ja czuję to, bo co mówisz. samo przyjście, tak, samo przyjście, bycie reprezentantką, popatrzenie, może w czymś się rozpoznała, może przeciwko czemuś się zbuntowała, może gdzieś poczuła wygodę, może gdzieś poczuła niewygodę, to ona już dla siebie zrobiła tak dużo, tak dużo. I to tak, wystarczy. Poza tym w niej to teraz pracuje prawdopodobnie, prawda? Wszystko, co czerpała. Też to jest tak, ponieważ ja prowadzę sesje coachingowe i też jest zawsze tak, to ty musisz być gotowy. Po prostu nie jest ten moment i nie musi być. I też myślę, że a propos granic, ostatnio obejrzałam twoje nagranie, jak pięknie opowiadałaś moje tak, moje nie. W ogóle jestem zawsze zachwycona tym, jak to ci po prostu płynie. I ja popłynęłam właśnie przy tych granicach i to we mnie jakoś zarezonowało. I też myślę sobie, że mówiąc o tej kobiecie, też mam dla niej taki podziw, że ona postawiła granicę, że ja dzisiaj Tak. nie chcę, prawda? Tak. Że ja dzisiaj nie muszę. To nie jest to, Tak. co mi zagra. Tak. I może zagra za miesiąc, może za 2 lata zagra, ale Tak. ona wie, czego Tak. chce. I to nie jest to, co jej dzisiaj pasuje. To ja też mocno myślę o tym z podziwem, że nie idę za tłumem, tak. Nie idę tak, tak jak wszyscy. Może no. jej droga jest inna. Ale mi się, Marianko, dobrze z tobą rozmawia. Czy masz jeszcze chwilę? Czy ja ci mogę jeszcze jakieś tak, pytanie oczywiście, zadać? Że tak, Żeby śmiało. ja tutaj mam swój kajecik. A, wiem, co chciałam. Wczoraj, wiesz, ponieważ mam dwoje dzieci i czytałam, jest taka piękna książka o uczuciach. I tam był taki cytat o odwadze. O tym, czym jest odwaga. I on mnie bardzo zachwycił, którego... Teraz nie przeczytam ci tego cytatu, bo nie wzięłam książki ze sobą, ale wypisałam sobie z twojego innej rozmowy, że
kiedy chorowałaś i kiedy w momencie, kiedy doszłaś do takiego momentu, w którym bardzo się wstydziłaś tego, jak jest, to wtedy dopiero przyszła do ciebie jakaś taka ogromna odwaga i powiedziałaś, że będę żyła odważnie. I teraz chciałam ci zadać pytanie, czy po pierwsze, dwa pytania, czy po pierwsze da się żyć odważnie, nie mając za sobą takiego granicznego przeżycia? A drugie pytanie, co to znaczy żyć odważnie na co dzień? Wiem już o kontaktowaniu ze swoim centrum, byciu przy sobie, ale jakbyś mogła powiedzieć, jak to jest? Jest Marianna, która wstaje i żyje odważnie. Jak to wygląda? Czy da się, od tego zacznę, czy da się być odważnym, być odważną bez przeżycia czegoś granicznego? Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że tą największą odwagą, do której my wszyscy możemy, mamy szansę stawać każdego dnia, tylko pytanie, czy chcemy, ale mamy szansę stawać każdego dnia, to jest właśnie to odkłamywanie się. Stawanie twarzą w twarz z prawdą, taką, jaka ta prawda jest. I to może być prawda, na przykład czuję się gównianie, albo mam się do dupy, jestem zła, smutna, albo mi się nie chce, albo mam dość, albo jest mi źle, niewygodnie, albo jestem spokojna, szczęśliwa, radosna, chcę tak i tak, potrzebuję dla siebie tak i tak. Prawda. Powiedzieć na głos to, co czuję naprawdę, to jest odważne. Nie przykrywać, nie udawać, nie podpudrowywać, nie brokatować, nie delikatnie przekłamywać czy podkolorowywać, ale i nie mówić na przykład, o, no nie wiem, co o tym myślę, nie wiem, co czuję, tylko zatrzymać się w sobie, sprawdzić, przestać się dawać, tak rozpraszać, wytrącać z siebie. I odważnie, kiedy mówimy, co ja czuję, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, to jest odwaga. To jest taka odwaga, do której my możemy stawać każdego dnia. I kiedy my zaczynamy tutaj odważnie sobie mówić, te rzeczy prawdziwie i odważnie sobie mówić, to my wtedy jesteśmy w stanie żyć odważnie, bo my za tym zaczynamy iść. I pójście za tym jest życiem odważnym. Więc kiedy pytasz mnie, jak to jest, wstajesz rano i czy żyjesz odważnie, to co to jest, to życie odważne? To jest zwyczajne życie. Ono się toczy, ono się przytrafia, ale kiedy przychodzi decyzja, kiedy przychodzi dylemat, kiedy przychodzi powinnam, muszę, chcę i czuję, to ja wiem, za czym idę. Nie ma muszę, jest to, co czuję i to, co chcę. Jest dylemat, zawsze wracam do pytania, do środka. Co jest mi, z czego ja potrzebuję dla siebie? To jest odwaga, to jest odwaga. Stać w prawdzie o swoim życiu. Bo widzisz, takie to się pokazuje na tych ustawieniach, że my wszyscy mamy różne metody na to, jak wytrzymać w swojej iluzji. Różne metody. My sobie pokupujemy nowe rzeczy, czy jakieś gadżety. Będziemy się pocieszać alkoholem, herbatą. Będziemy się pocieszać serialami. Będziemy super wysportowane. Będziemy żyłować ten czy inny temat. My mamy tyle strategii. Tyle strategii. Jak to jest sobie tak posiedzieć? Czasami nawet sobie posiedzieć z beznadzieją. To jest też potrzebne. I to dla mnie było odkryciem w momencie mojej choroby. W momencie, jak ja po prostu stałam brudna, bo nie zdążyłam do toalety. I właśnie wtedy to był ten moment wstydu dla mnie. Gdzie ja się złapałam po raz pierwszy tak naprawdę za rękę z tym wstydem i spotkałam swoją odwagę w tym. Bo tam już było dno, tam już było po prostu dno. Stoi brudne dziecko w szpitalu,
Nie ma papieru, nie ma chusteczek. Wszystko jest, powiedzmy sobie wprost, po prostu zafajdane. To posiedzieć sobie w tym, w tej beznadziei, to jak ja wtedy siedziałam, w tym smrodzie, w tych zakupkanych nogach i niczego tam nie próbowałam zmienić. Już szybko zmienię coś. Nie jest tak, jak jest. Nie będzie tak, jak jest. Dopiero sobie na to spojrzałam. Wyszłam, poprosiłam o pomoc. I to jest odwaga. I to jest odwaga. Nie udawać. Nie udawać. To są tak proste rzeczy, wiesz? A tak trudne. Bo my wszyscy mamy ten mechanizm. Tak. My wszyscy mamy ten mechanizm, żeby sobie coś zrekompensować, żeby sobie coś poprawić na siłę, żeby się pocieszyć, że nie jest tak źle, nie jest tak źle. Tak, ja myślę, że to jest też tak, że jak dopóki my nie spojrzymy na ten nasz wstyd, czego się najbardziej wstydzimy, nie przypomnimy sobie sytuacji, gdzie się czuliśmy tak fatalnie, to nie zobaczymy tej odwagi. Prawda? Tak. Bo jeżeli ja się przyjrzę swojemu wstydowi i okaże się, że zaakceptuję ten wstyd i siebie taką, to skoro ja siebie akceptuję we wstydzie, to mam odwagę. Po prostu mam odwagę. Ja to odwaga. Tak odbieram. Też powiem ci, że też dla mnie tylko powiem, że to są takie w ogóle małe akty odwagi codzienne. Bardzo malutkie. Właśnie myśląc o... Dlatego cię zapytałam o codzienność i też powiedziałaś, że to po prostu jest życie autentyczne. Po prostu żyję. I że jak przychodzi moment decyzji, to jest też odważnie podejmuję decyzję. Jestem blisko siebie, ale też myślę o takich maleńkich momentach, na przykład u mnie, że moja odwaga jest taka, że jeżeli mam ochotę śpiewać dziećmi na ulicy, kiedy wracamy z przedszkola, to ja to robię. Tak. Nie? To jest to, trzymam się siebie. Tak. Siebie. Nieważne. Jeżeli mam ochotę dzisiaj iść nieumalowana, to idę nieumalowana. Prawda? I to też jest okej. Okay. Tak. Że to są takie maleńkie rzeczy, a jednak one w jakiś sposób budują moje poczucie właśnie odwagi. Tak. O tym myślałam. Myślałam właśnie o tym wstydzie, czyli za każdym razem, kiedy ja przejdę obok mojego wstydu, jakby zobaczę, tak, normalnie by mnie to zawstydziło, trochę jestem zawstydzona, że ktoś tam będzie słuchał, jak śpiewam niezbyt dobrze, ale robię to, bo fajnie mi będzie z dziećmi pobyć w takim wesołym nastroju. Tak. To są takie maleństwa, prawda? Tak, tak. To jest też tak, jest tą odwagą, że ona się nie przytrafi, jeżeli my się nie skonfrontujemy ze wstydem, z bólem, z tym, co trudne, z tym, co niejednolite, z tym, co brzydkie, z tym, co niepopularne. To za tym jest odwaga, za tym, czego my się najbardziej boimy. Więc to jest ten wybór, który my podejmujemy każdego dnia, ta decyzja, do której my stajemy każdego dnia. Czy ja idę w to, co znam, w taką właśnie iluzję komfortu i ja wtedy mam wygodnie, jest okej, tylko tam mnie więcej nie czeka, ja tam więcej nie spotkam. Albo odważam się w to, iść w to, co jest trudne, być przy tym i stać przy tym, co nie jest dla mnie proste. I ja tam znajduję wtedy odwagę. To jest taka cena. To jest cena, tak. To jest cena odwagi. I dlatego nie każdy się z tą odwagą spotyka, bo to jest cena, która dla wielu jest za wysoka. Bo co oznacza być trzeźwym, przebudzonym w życiu? Co oznacza widzieć wyraźnie, patrzeć prawdziwie? To oznacza, że ja będę musiała zreagować. Że ja już nie mogę tak tego zostawić. Bo jeżeli ja zobaczyłam, że leży kupa na środku salonu, no to
ja już nie mogę teraz udawać, że kupa nie leży na środku salonu, jakby ja się muszę odnieść jakoś do tej kupy teraz. I dla wielu ludzi zdecydowanie wygodniejsze jest po prostu zostawić tę kupę pod dywanem. Jest okej, da się przecież tu żyć. Jest okej. Coś mi podśmierduje raz na czas, ale ja mogę tu mieszkać, ja mogę tu żyć, ja mogę tu jeść, ja mogę tu pić herbatę. Wszystko jest w porządku. Zostawiam to. Nie ruszam tego dywanu. Odwagą jest najpierw ten dywan odsunąć, a potem zobaczyć, co ja tu mam. Co jest w miejscu, do którego ja nie zaglądałam. Jakie tam są rany? Jakie tam są rany więzi również? Jakie tam są rany wewnętrznego dziecka? Jakie tam są zapisy pokoleniowe? Ta odwaga jest niezwykła, bo to jest też wszystko to, czego my się po sobie najmniej spodziewamy. Jak stajemy na co dzień do sytuacji, tak jak mówisz właśnie o codzienności, jak my na co dzień stajemy do sytuacji, które znamy, gdzie powiedzmy mamy dwie ścieżki do wyboru, to już taki najprostszy przykład powiem, gdzie mamy codziennie dwie ścieżki do wyboru i każdego dnia wybieramy jedną ścieżkę, jedną i tą samą i dziwimy się, czemu nic się nie zmienia w moim życiu, czemu ja nie spotykam nowych ludzi, czemu nie przychodzą nowe okoliczności, bo kochanie, tą ścieżkę to już masz tak wydeptaną, tam ci już nic nowego nie czeka, tam grzyb w jedną noc nie wyrośnie żaden, ani krzak, nic tam więcej nie czeka niż to, co już znamy. Więc odwaga to jest też zobaczyć, gdzie ja wchodzę w decyzję, sytuację, okoliczności, relacje mechanicznie, automatycznie decyduję się na tę ścieżkę, a nie inną. Innych nawet nie pozwalam sobie często zauważać. I zatrzymać się w tym miejscu, dać sobie taką chwilę, żeby popatrzeć na to wszystko z metapozycji, z takiego punktu muchy na ścianie. Z punktu obserwatora. Jakie mam inne ścieżki do wyboru? I może po raz pierwszy odważę się pójść ścieżką, której nie znam. Tak? Może się okazać, że tam jest dużo kamieni albo jakieś pokrzywy na drodze. Tak? Może się to okazać. Ale może się też okazać, że to jest ścieżka, która i z tymi kamieniami, i z tymi pokrzywami i wreszcie z tą piękną polaną, na którą ja trafię, to jest ścieżka, która mnie zaprowadzi do więcej. A już na tej zdeptanej nic tam nie ma. Już z nią się może czas pożegnać. Tylko, że to zawsze musi być nasza gotowość. I to jest to, o czym mówiłyśmy wcześniej. Zawsze nasza gotowość. Mam ochotę cię przytulić. Wiesz, online, uściski online. Wiesz, bo tak jak mówisz o tej odwadze, to ja też jestem jakąś taką wyznawczynią mówienia o tych swoich momentach, kiedy się przełamałam, kiedy coś zrobiłam właśnie publicznie. I teraz mogę powiedzieć, że napisanie do ciebie, żebyś wzięła udział w rozmowie ze mną, napawało mnie lękiem, bo bałam się odmowy, bo bardzo chciałam z tobą, bardzo chciałam ci zadać te pytania. I teraz dostałam prezent, bo dostałam wspaniałą rozmowę, z której się wiele dowiedziałam, która mnie jakoś tak umacnia też w tym, co ja czuję. I super jest mówić to za każdym razem, kiedy to zrobimy. Ale musimy zakładać, że może być odmowa. Tak. I jak ja się wtedy z tym będę czuła. Znaczy, że odmowa mnie nie definiuje, prawda? Tego, jaka jestem. I odmowa nie jest odrzuceniem. Tak, tak. Bo mogą być najróżniejsze powody tej odmowy. Tak. Czuję, że w ogóle jakoś pięknie zataczamy koło. Tak jakoś mi się wydaje, że o tej mocy było i o odwadze. I nie chcę cię tutaj dłużej też trzymać, bo ty masz przecież maleństwo w domu. Czasem mi tak się wygasza twój obraz. No jest mały koleś. Jest twój mały koleś? Tak, ja cię słyszę. No okay. Tak, słyszę cię dobrze. Jest, on sobie gaworzy i już raczkuje, więc jest w ruchu, jest mobilny. Tak. No mimo wszystko tak czuję, żebym chciała że już się tak napełniłam i że pewnie oczywiście pojawi mi się 1000 pytań po, ale dziękuję ci serdecznie, Marianko, za tę rozmowę. Ja to chyba, że jest jeszcze coś, co ty byś chciała powiedzieć
tak czymś się podzielić. Myślę, że wszystko tutaj zostało, tak, wiesz, dotknięte. Wszystko, co istotne, zostało dotknięte. Tak. Tak się zastanawiałam, bo wiem, że dużo mówisz o tym swoim momencie takim przełomowym, a ja jakoś tak chciałam trochę z innej strony. Tak. O tych kobietach i o tym, czym można się też dzielić dalej. Nie? Tak. 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 Się wydaje, że to ważne. Tak, o, nie chcę mi się wyłączać, ale zrobię to, wiesz? Zrobię to odważnie. Ściskam cię mocno dziękuję i dziękuję za wszystko. Pięknego dnia. Pięknego dnia, dzięki.